Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj przygotowałem dla was analizę 117 i 118 epizodu LEGO Ninjago. Zapraszam do oglądania. Odcinek 19 nosi nazwę The Absolute Worst. Dotyczy on krainy Ninjago. Mamy dwóch strażników, którzy czytają gazetę, z której dowiadują się, że ninja wyruszyli w poszukiwanie Zeina. W tym samym momencie gazeta została porwana przez wiatr. Dotarła ona do mechanika. Mechanik zapoznał się z artykułem i szybko pobiegł do Ultraviolet, aby poinformować ją, że ninja nie ma w Ninjago. Mechanik pod osłoną nocy używa swojej mechanicznej ręki, aby zdobyła dla niego klucze do celi, otwiera cele i przy okazji wypuszcza Ultraviolet. Schodzą razem do kanalizacji, gdzie Ultraviolet mówi, że nienawidzi Zeina, mechanik nie. Pojawia się również Fujida, który mówi, że nienawidzi Jaya i zaczynają się historyjki w stylu anime. Ultraviolet opowiada o starciu z ninja, mechanik o tym, jak ukradł pieniądze, ale złapała go Nia, a Fujida niby zrobił skok na bank, ale pokonał go Jay. Po wyjściu z kanałów, no nie za długo nacieszyli się wolnością, bo momentalnie złapała ich Pixel. Wszyscy wspólnie uznali, że właśnie Pixel jest najgorsza. Epizod 20 nosi nazwę Message. Cole opowiada dzieciakom z wioski historyjkę związaną z Asphiro. W pewnym momencie jeden z mieszkańców wioski przynosi ninja kawałek stroju Lloyda. Oczywisty jest fakt, że martwią się o Lloyda, ale w tej kwestii za wiele nie zdziałają. W tym samym czasie Wilk i Lloyd dalej poszukują mecha, atakuje ich latając coś, może jest to ptak, a może jakiś inny stworek potworek. Lloyd i Akita schowali się przed agresorem w lodowej jaskini i znaleźli to, czego szukają, czyli mecha. No mech jest oczywiście opuszczony, nie znaleźli w nim Zeina, ale pojawiła się dosyć smutna wiadomość. Zayn nagrał wiadomość, w której informuje, że powoli traci nadzieję, zaczyna wspominać, mówić kim jest. Wzruszający przekaz. Jednak Lloyd się nie poddaje, odbudowuje mecha i zaczyna walczyć z latającym ptakiem. Udaje mu się z nim wygrać, bierze Wilka na rękę i udają się w dalsze poszukiwania przyjaciela. Kolejne dwa ciekawe odcinki, co prawda pierwszy to bardziej taki humorystyczny, drugi już bardziej poważny. Cieszę się, że pojawiły się nieco starsze postacie, ogólnie na plus. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!